branży weselnej od wielu lat. Zrealizowali setki wesel dla niezwykle wymagających par w najbardziej prestiżowych lokalizacjach w Polsce. Zaczynali od pracy przy realizacji eventów dla międzynarodowych firm, co pozwala im spojrzeć na wesela z zupełnie innej perspektywy. Poznaj świat nowoczesnych przyjęć weselnych. Poznaj Event Boutique. Cześć, tu Piotr Stremer. W tym filmie opowiem Wam, jak dobrze zaplanować przyjęcie weselne. Wydaje się to wszystko proste, ale okazuje się, że podstawą, żeby w ogóle zacząć planowanie, jest zrozumienie, czego dziś goście oczekują od przyjęcia weselnego. Oczywistym pewnie będzie stwierdzenie, że chcą się pobawić i chcą zjeść, chcą wypić, ale najczęściej zapomina się o czymś, co moim zdaniem dziś stało się w przyjęciach weselnych kluczowe, czyli o trzecim elemencie. Ludzie po prostu chcą się ze sobą spotkać i ze sobą porozmawiać. W tych szalonych czasach, kiedy wszyscy jesteśmy tak zabiegani, kiedy jest tyle komunikatorów, Facebooków, okazuje się, że tego kontaktu po prostu twarzą w twarz mamy jednak dość mało. Zastanówcie się, przyjęcia weselne, na których wy byliście, jak fajnie spędzało wam się czas ze znajomymi, jak fajnie było się spotkać, tyle czasu się nie widzieliście. Często jest to sytuacja, że spotykają się osoby z rodziny, które nie widziały się bardzo wiele lat. Spotykają się koledzy, koleżanki, którzy też nie widzieli się od czasów szkoły, nie widzieli się od czasów studiów i tak dalej, i tak dalej. Więc ważnym jest przy planowaniu tego przyjęcia, aby dać gościom na wszystko czas. Czemu o tym mówię i czemu mówię, że to jest takie ważne? Dlatego, że najczęściej właśnie o tym elemencie czasu do spędzenia ze sobą, o tym zapominamy, ale goście o tym nie zapominają i później oni sobie tak czas organizują, że nie są zainteresowani tym, co dzieje się na parkiecie, tylko wychodzą do ogrodu, biorą ze sobą flaszki, bo oni chcą się przecież też bawić, ale już tam zostają, bo chcą rozmawiać. Co to oznacza? Że normalnym schematem na przyjęciu weselnym powinno być, że blok taneczny trwa około 45 minut, godzinę, natomiast musi też być ta przerwa i one muszą być regularne. To oczywiście sprawi, że kiedy mamy 20 minut, pół godziny przerwy, jeżeli będzie to związane też z posiłkiem, goście będą mogli na chwilę usiąść, będą mogli zregenerować siły i będą mogli też dzięki temu porozmawiać ze sobą. Kiedy goście już siądą do stołu, trzeba oczywiście pamiętać też o tym, że oni później, tak jak powiedziałem, muszą na ten parkiet wrócić. Przy stole będą te 20 minut, pół godziny, ale później chcielibyśmy, żeby godzinę znowu byli na parkiecie. To oczywiście można zrobić w dość naturalny sposób, coś co dyplomatycznie niejako wymusza na gościach, że oni na ten parkiet wychodzą. Jest to przecież pierwszy taniec, jest to podziękowanie rodzicom, no wypada wyjść. Ale można też w dalszej części wieczoru zrobić jakiś pokaz, można też zrobić konkurs. Oczywiście ten konkurs warto by było, tak jak wspominaliśmy, jeden z naszych filmów, indywidualizować, szukać czegoś, co będzie wyjątkowe dla tego przyjęcia weselnego, żeby to nie był ten sam konkurs, który goście widzieli wiele razy. Mało tego, ten konkurs nie ma trwać 15 minut czy pół godziny. To ma być coś, co tylko jest tym wstępem do wyjścia gości na parkiet. To ma być coś, co trwa 3 minuty, 5 minut. Chodzi o to, żeby goście już zostali na parkiecie. Nie o konkurs w tym chodzi. Tylko o pewną sekwencję wydarzeń. Bardzo ważnym elementem przy planowaniu przyjęcia weselnego jest zrozumienie, że niestety sala, restauracja, hotel, choć bardzo by chciała, nie może z góry narzucić godzin posiłków. Jeżeli siądziemy i będziemy planować takie wesele, będziemy tworzyć scenariusz, dla mnie jest czymś naturalnym, że tworzymy scenariusz takiego wieczoru, to z tego scenariusza i z rytmu tego wieczoru wynika, kiedy będą dane posiłki. Nie może być tak, że szef kuchni powie, my zawsze wydajemy o 22, a goście są albo o 22 od pół godziny już przy stołach, albo od 15 minut na parkiecie. To po prostu nie może się udać. Wiadomo, że nikt do tych stołów nie wróci, albo goście przy tych stołach tą chwilę jeszcze zostaną, ale później będą mieli niedosyt, będą uważali, że powinni już od dawna się bawić. A ktoś proponuje im w tym czasie posiłek. My niby nie możemy z tym nic zrobić, no bo przecież ktoś podał jedzenie, kuchnia się obrazi, jak my zaczniemy grać. Trzeba o tym pamiętać planując, że my, kuchnia i wszystkie inne podmioty, tak naprawdę wszystkie inne firmy i wasi podwykonawcy biorący udział w przyjęciu weselnym muszą się dostosować do tego rytmu wesela. Mówię, on jest dość prosty. Jest pierwszy taniec i od tego czasu wszystko przebiega już w dość oczywisty sposób i on jest równy, on jest bardzo powtarzalny. To jest godzina zabawy, 20 minut. Godzina zabawy, 20 minut. Tutaj warto gościom jednak robić w ten sposób. Może goście byliby w stanie zostać na parkiecie godzinę 15, może godzinę 30,
ale warto tak naprawdę sprawić, żeby oni na chwilę usiedli do stołu, spędzili ten czas ze sobą, zregenerowali się. Dzięki temu okaże się, że o godzinie 2 na parkiecie jest wciąż mnóstwo ludzi, którzy chcą bawić się do 4 rano, bo jakimś cudem mają jeszcze siły. To jest aż tak oczywiste, jednak często o tym zapominamy. Kochani, na koniec jeszcze jedna moim zdaniem trochę ciekawostka. Kiedy przygotowywaliśmy się, aby nagrywać te materiały, przeglądałem to, co jest na YouTubie i zauważyłem, że dużo par młodych, które miało już przyjęcie weselne, chce podzielić się swoimi doświadczeniami. Bardzo fajnie, że to robią i rzeczy, które u nich na weselu były, oceniają, że to u mnie zadziałało, to nie zadziałało, tego nie róbcie, bo to po prostu nie działa. Zauważyłem, że w wielu tych filmach pojawia się temat tortu na zewnątrz, gdzie wszyscy goście wychodzą na zewnątrz, tort jest serwowany na zewnątrz, jako to się nie udaje, to nie działa. Mogę tylko powiedzieć, że w zeszłym sezonie weselnym jakieś 60% wesel, które robiliśmy, był tort na zewnątrz. Często w danej restauracji, hotelu pierwszy raz w ogóle w historii tego miejsca robiliśmy my ten tort na zewnątrz i wszystko się udało. Bo okazuje się, że jeżeli jest to dobrze zaplanowane, a nie oznacza to po prostu wpisanie w planie, że robimy tort na zewnątrz, tylko przewidzenie też wszystkich niuansów i szczegółów, które trzeba zrobić, aby tort na zewnątrz zadziałał, aby wszyscy goście tam wyszli i cieszyli się tym i w tym uczestniczyli, to wszystko dopiero sprawia, że możemy na koniec ogłosić sukces. Życzę Wam tego, abyście o tych wszystkich szczegółach pamiętali, abyście je wszystkie zauważyli, kiedy Wy będziecie planować wyjątkowe elementy w Waszym przyjęciu weselnym.